Cześć wszystkim, witam Was ze sklepu Wędkarz Pro. Dzisiaj niestety samotnie, ale mam nadzieję, że dam radę. Dziś chcę Wam przedstawić nowość na 2022 rok od marki Jackson. Mianowicie będą to kołowrotki Jackson Neox Carbon. Mam teraz w ręce pierwszy model. Jest to kołowrotek w rozmiarze 2000 ze szpulą maczową. Co to znaczy, że szpulka jest maczowa? Zobaczcie, ta szpulka jest płytka. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ nie musimy tutaj nawijać dużej ilości żyłki bądź plecionki, tylko przeważnie nawijając 150 metrów danej średnicy żyłki, którą sugeruje producent, będziemy mieć już pełną szpulkę. Kołowrotek w rozmiarze 2000 ze szpulą maczową fajnie sprawdzi się przy delikatnym łowieniu okoni na spinning, kleni, jazi bądź pstrągów, ale to również fajne rozwiązanie dla wędkarzy np. łowiących bolonką lub odległościówką na niedużym dystansie. Korpus i rotor kołowrotka zostały wykonane z włókna węglowego. Korbka kołowrotka została wykonana z pianki EVA. Generalnie muszę Wam przyznać, że jak za średnią cenę 150 zł, ten kołowrotek naprawdę robi wrażenie. Fajne ma tutaj również takie wcięcia na szpuli. Dzięki temu producent na pewno zaoszczędził na wadze tego kołowrotka. Tak jak już wspominałem, jest on naprawdę bardzo lekki. Kołowrotek 2000 ze szpulą maczową ma pojemność szpuli 130 m żyłki o średnicy 16 mm, a jego przełożenie to 5:1:1. Teraz zaprezentuję Wam kolejny model, mianowicie jest to również Jackson Neox Carbon w rozmiarze 2000, jednak już z głębszą szpulą. Kołowrotek jest w stanie pomieścić 160 m żyłki o średnicy 20 mm, jego przełożenie to 5:1:1 i tak jak poprzednia wersja posiada 6 łożysk. Wyposażony został w perfekcyjny system nawoju, żyłki, wydłużoną aluminiową szpulę, a jego korpus i rotor zostały wykonane z włókna węglowego. Również fajnie sprawdzi się przy jakimś delikatnym łowieniu na spinning, takich ryb jak okoń, klęć bądź jaś. Kolejny model, który Wam zaprezentuję, jest to Jackson Neox Carbon w rozmiarze 3000. Kołowrotek, jak widzicie, już jest znacznie większy od swojego poprzednika. Posiada 6 łożysk, pracuje naprawdę bardzo przyjemnie, ma również precyzyjny hamulec oraz został wyposażony w perfekcyjny system nawoju Linki. Jego rotor oraz korpus zostały wykonane z włókna węglowego. Bardzo leciutki. Myślę, że ten model fajnie sprawdzi się przy jakimś delikatnym łowieniu na grunt, przy wędkach typu picker oraz do średnio ciężkiego spinningu, do takich wędek o ciężarze wyrzutu 25 bądź 30 gram. Ponadto kołowrotek posiada system pełnej blokady ruchu wstecznego. Co to oznacza? Włączając system, możemy kręcić korbką w przód oraz w tył. Włączając blokadę, mamy tył już zablokowany. Niewielu wędkarzy z tego korzysta, ale myślę, że jednak warto przy prezentacji kołowrotka na pewno o tym wspomnieć. Oczywiście dodam, że każdy model kołowrotka został wyposażony właśnie w blokadę systemu wstecznego. Kolejny kołowrotek w naszej prezentacji. Jackson Neox Carbon Match w rozmiarze 3000. Co do poprzednika, posiada taki sam rozmiar. Jednak, jak widzicie, szpula jest już płytka, tak? Na ten kołowrotek możemy nawinąć 130 m żyłki o średnicy 18 mm. Kołowrotek również został wyposażony w przełożenie 5:1:1 oraz 6 łożysk. Posiada górną regulację hamulca, która myślę jest naprawdę precyzyjna jak na tą cenę kołowrotka. Jego korpus i rotor zostały wykonane z włókna węglowego. Ostatni prezentowany dzisiaj model jest to największy kołowrotek z rodziny Neox Carbon, mianowicie jest to model 4000. Kołowrotek na pewno fajnie sprawdzi się już przy cięższym łowieniu spinningowym. Nastawiając się na szczupaki, klenie bądź bolenie, może będziecie łowić w wiśle lub w odrze, ten kołowrotek na pewno fajnie się sprawdzi. Myślę, że łączna masa przynęt, jaką możemy do niego zastosować, będzie to około 40 gram. Kołowrotek jest naprawdę bardzo lekki, więc fajnie będzie spasowany z wędkami, które również nie są ciężkie, tak? Na pewno fajnie sprawdzi się przy krótkich kijach, które właśnie są lekkie, będzie je dobrze wyważał. Ponadto kołowrotek wyposażono w 6 łożysk, a pojemność szpuli tego kołowrotka to jest 170 m żyłki o średnicy 27 mm. Rotor i korpus kołowrotka zostały wykonane z włókna węglowego. Ponadto kołowrotek, tak jak i inne modele, które prezentowałem, posiada przełącznik biegu wstecznego. Podsumowując, za 150 zł otrzymujecie naprawdę świetnej jakości kołowrotek, do którego, no myślę, nie ma się co przyczepić, tak? Może jedynym minusem jest to, że nie posiada on zapasowej szpuli. Ale mimo wszystko za 150 zł na rynku ciężko szukać drugiego tak fajnie wykonanego kołowrotka. A tymczasem, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym kołowrotku, zapraszam Was na naszą stronę internetową. Tam możecie sobie przeczytać również opis, sprawdzić jeszcze raz dane techniczne, no i oczywiście dodać produkt do koszyczka. Tymczasem ja żegnam się z Wami, a Wy zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć!